czy w ogóle zacząć już z AI-em, bo może trzeba poczekać, nie? Bo to ciągle się tworzy ta struktura i te narzędzia. A jeśli tak, to od czego zacząć z AI-em w firmie, nie? To było pytanie. Dobre pytanie. Cześć, Jarek Szybiński, jestem dyrektorem działu konsultingu w TTMS. Odpowiadamy za wdrożenia bardzo różnych technologii, w tym przede wszystkim oczywiście sztucznej inteligencji. Konrad Wojdan, dzień dobry. Jestem dyrektorem działu badawczo-rozwojowego w firmie Transition Technologies Advanced Solutions. Chciałbym Państwu przedstawić teraz Komisję Kontroli Gier i Zakładów. Zwolnienie blokady. Jeśli chodzi o wykorzystanie AI w takiej codziennej działalności naszej firmy, no to każdy przedsiębiorca wie, że działa w takim obszarze niepewności. Pytanie, co będzie jutro, co będzie za tydzień, za miesiąc, jak zachowają się nasi klienci, jak zachowa się rynek, jak zachowa się konkurencja, czy będzie popyt na nasze produkty. To są pytania, które sobie, niezależnie od niemalże dziedziny, właściciel firmy, menadżerowie muszą sobie na nie odpowiedzieć. I tutaj rzeczywiście AI przychodzi z pomocą w zakresie prognozowania tej przyszłości. Stara się AI zmniejszyć tą niepewność, w której operujemy. Stara się dawać lepsze estymaty co do właśnie popytu na nasze produkty, co do cen, co do sytuacji na rynku. Takie algorytmy sztucznej inteligencji działają najczęściej w oparciu o, są trenowane w oparciu o historyczne dane, w oparciu o to, jak się nasi klienci zachowywali, w oparciu o to, jak nasz produkt był postrzegany na rynku. I to jest wstęp do tego, czyli mając dokładne predykcje, możemy podejmować właściwe decyzje biznesowe. I tu znowu przychodzi z pomocą AI, dlatego że no, o ile tych decyzji jest mało, to spokojnie człowiek sobie da radę, ale jeżeli działamy w jakichś złożonych systemach, kiedy tych decyzji trzeba podjąć dziesiątki, setki, czasami nawet tysiące, to no umówmy się, żyjemy w trójwymiarowym świecie. Tak? I tak jak mamy podjąć dwie, trzy decyzje, czy nawet jak mamy podjąć jedną decyzję, to bierzemy pod uwagę dwa, trzy czynniki maksymalnie. To najważniejsze, tak? No i rzeczywiście te najważniejsze odpowiadają za 80% sukcesu, ale żeby jeszcze dopiąć, jeszcze znaleźć te oszczędności, jeszcze zwiększyć nasze przychody, to warto sięgnąć głębiej. Warto wziąć pod uwagę więcej czynników i tu właśnie algorytmy sztucznej inteligencji pomagają w tej optymalizacji decyzji, w tym podjęciu jak najlepszych decyzji. Ja tu trochę sformalizuję ten przekaz Konrada, bo teraz tak, jak myślimy sobie o tym w ogóle, gdzie zacząć z AI w firmie, to mamy do wyboru jakby dwie ścieżki, nie? Taki typowo to, co znajdziecie w internecie, to jest, co ludzie szukają i gdzie jest najwięcej zawartości kontentu, filmików i tak dalej, to jest back office, nie? A tu sobie w Excelu znajdę funkcję, a tu sobie przetłumaczę tekst w czacie GPT, a to w OpenAI coś tam zrobię, w Bardzie zapytam, znajdzie mi kontekstowo wiele rzeczy i sumaryzuje mi te informacje w jednym miejscu. To oczywiście jest wartościowe i przyspiesza biznes, nie? Taki back-office'owy, czyli w takich codziennych swoich pisząc maila, tłumacząc informacje, to będę miał przyspieszenie, ale to są drobnice, bo my rozmawiamy o konkretach, czyli o konkretnym biznesie, o takim core biznesie każdej firmy, czyli na przykład, nie wiem, w energetyce to, o czym opowiadałeś, jeśli chodzi o sieci ciepłownicze, prawda? No to tak, jest ciekawy przypadek, dokładnie. Jakbyś mógł opowiedzieć o tym. Jesteśmy w Warszawie. W Warszawie to widać za oknem, to nie topeta. Dokładnie. W Warszawie znajduje się największa w Unii Europejskiej sieć ciepłownicza i nasze algorytmy sztucznej inteligencji przygotowane tutaj przez grupę kapitałową wspierają dyspozytorów, którzy codziennie rano podejmują decyzję, jak tą sieć prowadzić w sposób optymalny, czyli tak, aby były jak najniższe koszty dostarczenia ciepła do odbiorców, ale również, żeby jak najmniej emitować szkodliwych związków do atmosfery, w szczególności zmniejszyć ten ślad węglowy, zmniejszyć ilość CO2 emitowanego. Być może z widocznych tutaj w kadrze kominów. Trzeba przewidzieć, jak zachowają się nasi klienci, w tym przypadku odbiorcy ciepła. Dlatego wdrożyliśmy głęboką sztuczną sieć neuronową, która przewiduje zapotrzebowanie na ciepło na 5 dni do przodu, z taką rozdzielczością godzinową. Tu mówimy o 16 tysiącach budynków przyłączonych do sieci. Następnie, jak już
mamy tą naszą najlepszą estymatę co do tego, jak zachowa się rzeczywistość, musimy zoptymalizować nasze decyzje. Tutaj decyzje dotyczą, ile ciepła zakupimy w ciepłowniach, elektrociepłowniach, o jaką temperaturę wody zasilającej poprosimy, jakie ciśnienie tej wody zasilającej powinno być w każdej godzinie tego pięciodniowego horyzontu, których ciepłowni czy widoczny w tle kawęczy ma być dzisiaj w nocy uruchamiany, czy nie, a może już w dzień powinien być uruchomiony, a o której powinien być wyłączone. To cała masa decyzji, prawda? Cała masa decyzji i kupę parametrów, które trzeba brać pod uwagę, które wzajemnie na siebie zachodzą. Około 1000 decyzji przy uwzględniając 20 tysięcy różnych ograniczeń. Oczywiście fizykę, ograniczeń technicznych, prawnych, pewnych rekomendacji dyspozytorom co do tego, jak należy prowadzić sieć. I tu sztuczna inteligencja chociażby przydaje się w tym, żeby przewidzieć, bo to jest kolejny etap, jak już wiemy, jak się zachowa przyszłość, to musimy wiedzieć, w jaki sposób nasze decyzje na tą przyszłość wpłyną. I tutaj sztuczna inteligencja pomaga. Czy to właśnie będzie sieć ciepłownicza, tylko prawdziwa sieć ciepłownicza, gdzie trzeba przewidzieć, jak decyzje co do temperatury wody w źródłach ciepła wpłyną na temperaturę wody, która dopływa tutaj do naszych wymienników, na ciśnienie, na przepływ. To wszystko trzeba przewidzieć, no ale w biznesie z innych dziedzin trzeba przewidzieć, jak nasze decyzje operacyjne, logistyczne magazynowe, ile cena, towaru chcemy wysłać do którego sklepu, wpłynie później na to, czy ten towar nam zejdzie z półek, czy nie. I czy na optymalnej marży, prawda? Czy wygenerujemy najlepszą marżę sumarycznie. Tu dochodzimy jeszcze do jednego ciekawego tematu moim zdaniem. Bo wiele osób odkryło czata GPT i sztuczną inteligencję rok temu, prawda? Mówią, o matko, zaczęła się era sztucznej inteligencji. Znaczy wcześniej jeszcze był ten hype związany z obrazami. Tak. To był, mówimy tam... Mid Journey i te wszystkie rzeczy. 2010-2015 było się dużo działo, jeśli chodzi o obrazy. Tak. Natomiast właśnie ta analiza języka naturalnego to stało. To było uważane za bardzo trudne zadanie, które nie wiadomo, czy kiedykolwiek sztuczna inteligencja sobie poradzi, żeby właśnie operować tą ludzką mową. Tak. I nagle bach, 2023, jesteśmy w zupełnie nowej rzeczywistości. Tak. A powiedz, kiedy wdrażaliście te rozwiązanie dla sieci ciepłowniczej? To rozwiązanie wdrażaliśmy, to jest dobre pytanie, 2018-19. No i właśnie do tego nawiązuję, że tak naprawdę algorytmy, sztuczna inteligencja i sieci neuronowe i machine learning, uczenie maszynowe jest wykorzystywane już od lat, jakby przemysłowo i w życiu. My, jakby ta góra lodowa była wybudowana ogromna, a teraz zaczęła wystawać w postaci tego czata GPT, tych modeli językowych, Barda i tak dalej. Nie? Znaczy, ludzie używali już wcześniej tej sztucznej inteligencji, ale nawet za bardzo nie wchodząc w istotę rzeczy, Snapchat, czy na fejsie oznaczanie zdjęć, no to jest sztuczna inteligencja. Ale tak po prostu, mamy ją w komórce, więc to nic strasznego, a tu nagle zaczęła do nas rozmawiać. Sieci streamingowe wszystkie, które podają ci, rekomendacje następnych filmów, nie? To wszystko przez to też jest maszynowe uczenie, które to rekomenduje i działa. Także to już jest od wielu, wielu lat wykorzystywane. Nie? Tak. Sieć, ja pamiętam takiego asystenta jednej z firmy telekomunikacyjnych w Polsce, która też opiera się na machine learning i która jakby odpowiada kontekstowo. Nie? To też jest projekt od ładnych kilku lat wdrożony. Nie? Więc jakby tych projektów jest na pewno mnóstwo, tyle że ich do tej pory nie było widać. Tak, dokładnie. Nie na tą skalę. No, duża rewolucja też stoi jeszcze przed medycyną. Tak. Mówimy o firmach, tak? No, ale też instytucje publiczne, szpitale. Czekam z utęsknieniem na jedną rzecz, bo ostatnio byłem pacjentem, robiłem sobie diagnostykę obrazową, rezonans magnetyczny. Czekam parę tygodni na opis tego rezonansu po to, żeby wrócić do lekarza, żeby mógł podjąć decyzję. I teraz tak, nie wiem, kto go będzie oceniał, czy człowiek, który będzie przeglądał tą serię zdjęć na animacjach, będzie wypoczęty, czy będzie miał dobre doświadczenie z podobnymi przypadkami jak moje. Czy zauważy oprócz tego, na co jest zgłoszone to skierowanie, czy zauważy inne rzeczy, które były niezwiązane, a które są niepokojące? Być może coś tam się zaczyna, co można by było zdiagnozować i zacząć leczenie zupełnie w innym kierunku. Nie? I teraz tak sobie wyobrażam, a poza tym ten człowiek, który to robi, miał dostęp do 200 przypadków, tak? Czy 300, czy 500. Nie?
a nie do 100 milionów, tak jak ma sieć, która może zgarnąć te przypadki zewsząd, która zawsze będzie wypoczęta, która będzie się samouczyła, która będzie mogła zrobić cross-referencje pomiędzy przypadkami i która może powiedzieć, ok, wprawdzie w tej kości widzimy takie zmiany, ale kurczę, Jarek, zobacz tutaj, nie? Tu jest coś niepokojącego i powinieneś sprawdzić, bo moim zdaniem na podstawie jakby potem historii chorób, na podstawie tej diagnostyki widzę, że to może się rozwinąć w coś niepokojącego. Zrób sobie diagnostykę, dodatkowe badania w tę stronę. Mhm. No w zakresie obrazowania medycznego tu dzieje się bardzo dużo. Mhm. Google Health i DeepMind tu co roku publikują w Nature ciekawe jakieś artykuły na temat chociażby detekcji raka piersi, czy w mamografach, czy analizy zdjęć tomografii komputerowej pod kątem rozpoznawania raka płuc. To chyba 2019 Nature Communications, a 2020 właśnie w Nature o tym raku piersi. W Lancecie było ciekawe podsumowanie, takie porównanie algorytmu sztucznej inteligencji wspomagających obrazowanie medyczne dla wielu jednostek chorobowych. No i z tych wszystkich artykułów wybrzmiewa to, że po pierwsze sztuczna inteligencja po przetrenowaniu odpowiednim nie jest gorsza od ludzkich specjalistów. Chyba widziałem, że nawet lepsza. Czasami nawet jest lepsza. Natomiast ta dojrzałość tych algorytmów nie jest jeszcze taka, żeby można było ją to szeroko wdrożyć, dlatego że tu jednak mamy do czynienia ze zdrowiem ludzkim, czyli należy przeprowadzić pewną serię takich eksperymentów prospektywnych, badań klinicznych, gdzie stwierdzi się, czy te algorytmy na szerokiej populacji, tak, dla pacjentów, których jeszcze ten algorytm nie widział, czy tu faktycznie mamy do czynienia z poprawą diagnostyki. Mhm. Wszystko wskazuje na to, że tak, ale mówię, tu w medycynie nie ma, to jest ostatnie pole, gdzie pośpiech jest wskazany, także wszystko, no, jesteśmy, myślę, że mamy taką perspektywę, że za 5 lat te algorytmy faktycznie będą szeroko stosowane. Albo zaczną być takim narzędziem lekarzy, jak teraz jest stetoskop chociażby. Tak. Tak? Bo to nie oczywiście to nie wyeliminuje lekarzy, tak? Ale to będzie takie rozszerzenie inteligencji lekarza. Takie szybkie screening właśnie, gdzie jest problem. Tak, no właśnie. I myślę, że w ogóle takie podpięcie to oczywiście wymaga regulacji też prawnych, nie? I naszych super wrażliwych danych, ale wyobraź sobie, że wszystkie twoje badania, tak, od dziecka, które trafiają do jednej karty chorobowej, być może będziemy kiedyś mieli takie rozwiązania jak teraz dowód osobisty czy M-Obywatel, nie? Taką kartę zdrowotną, gdzie wszystkie informacje będą trafiały. To jest fajna sprawa, nie? Kiedy mówi, kurczę, zrobiłeś sobie dodatkowe badania krwi, bo bałeś się, nie wiem, cholesterolu, ale cholesterol to jest małe miki, nie? Ale w związku z twoimi, nie wiem, prześwietleniami, tomografią i badaniami krwi rekomendujemy ci dodatkowe badania, bo jest zagrożenie na coś tam, nie? Na przykład cukrzycę drugiego rodzaju. I hej, nie? I czegoś takiego. W pewnej ograniczonej skali to już jest. No, my braliśmy udział w badaniu Epistop, bardzo ciekawe, jako partner naukowy, konsorcjant, w którym analizowaliśmy dane od 100 noworodków cierpiących na stwardnienie guzowate. Młodzi pacjenci, 100 noworodków, wygenerowało 33 terabajty danych medycznych, bo to już pełne dane genomiczne, proteomiczne, transkryptomiczne, dane klasyczne kliniczne, jakieś testy psychologiczne, MRI-e, EEG. No i rzeczywiście, no nie zapyta się takiego noworodka, jak się czuje, ale z tych danych już można naprawdę wiele ciekawych rzeczy wywnioskować, starać się właśnie wyszukiwać pewnych biomarkerów wczesnych symptomów związanych z ryzykiem rozwoju padaczki akurat w tym projekcie. Mówimy o ograniczonej ilości pacjentów, ale taka jest przyszłość. Ta praca zresztą doczekała się fajnej publikacji w Nature Communication, a sam taki samym rezultatem projektu jest w ogóle zmiana sposobu leczenia dzieci ze stwardnieniem guzowatym. Tutaj naukowcy, lekarze, w szczególności Centrum Zdrowia Dziecka był tutaj liderem w Warszawie, wprowadzili nowe rekomendacje dotyczące właśnie takiego prewencyjnego leczenia padaczki u dzieci ze stwardnieniem guzowatym, co istotnie wpływa później na komfort życia, dobrostan na to, żeby ta padaczka się po prostu nie rozwinęła.